Akademia Bramkarska Kiperleo Wrocław. I skąd pan jest? Przyjechaliśmy tutaj z Wrocławia, chociaż chłopaków mamy praktycznie z całej Polski, bo i z Pomorza, i ze Śląska, z różnych części kraju, także mamy tutaj duży rozstrzał. I skąd się wziął pomysł na zorganizowanie takiej kolonii, takiego obozu? Pomysł powstał ze względu na zapotrzebowanie środowiska, bo czegoś takiego w Polsce jest bardzo mało. W naszym rejonie dolnośląskim nie ma czegoś takiego w ogóle. Dlatego od zeszłego roku, kiedy to powstał pomysł założenia naszej akademii, postanowiliśmy również organizować obozy. Jak widać, mamy wielu chętnych, bo tutaj 24 chłopaków na drugi obóz przez nas organizowany, także uważam, że jest to nasz duży sukces. No i oby z każdym rokiem było ich coraz więcej. I skąd jesteście? Z Wrocławia. Co tutaj robicie na tym obozie? Trenujemy. Często macie treningi? No, dwa razy dziennie. I ciężko jest? Czasami tak, czasami nie. Od czego to zależy? No od trenera, jaki wybierze styl treningu. Jak ci się tu podoba? Jest bardzo przyjemnie, pogoda dopisuje. Jestem bardzo zadowolony z obozu Kiperleo, ponieważ robią dobrą robotę, świetną robotę dla młodych chłopaków i uczą bramkarzy, jak się stać bardziej profesjonalnym. I co tutaj robicie? Trenujemy. Mamy treningi bramkarskie dwa razy dziennie, gdzie ćwiczymy wszystkie techniki bramkarskie, wszystko co jest potrzebne w zawodowej piłce. I co tutaj jeszcze robicie, oprócz treningów? Często chodzimy na basen, pod wieczór są zajęcia siłowe, na przykład gramy w siatkówkę też, no i różnie, często te najczęściej. Czy na następne lata są zaplanowane też takie obozy? Na pewno. Obozy organizujemy dwa razy w roku. Są to obozy zimowe, ferie oraz obozy letnie. Pierwszy zimowy również w tym roku się odbył w Głuchołazach, letni tutaj w Świdnicy. No i z pewnością kolejne na pewno się odbędą również. Każdy się może zgłaszać na taki obóz, tak? Tak jest. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam na stronę internetową www.kiperleo-wroclaw.pl. Tam wszelkiego rodzaju informacje na temat treningów, które prowadzimy, możliwość zapisu do grup, jak i również na obozy.